nie klikaj czerwonego przycisku. Ale chyba to nie chodzi o ten przycisk, tylko to chodzi o ten przycisk. I on jest czerwony. A jak jest czerwony, to mnie strasznie kusi, żeby go kliknąć. Ale jest ewidentnie napisane, żeby go nie klikać. Więc jeżeli zostawicie teraz łapkę w górę i subskrypcję, to ja to kliknę. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, klikam ten guzik. I mnie chyba zmniejszyło, albo cały świat się powiększył, bo jestem naprawdę mały. I mogłem się posłuchać tej reklamy, żeby nie klikać tego czerwonego przycisku, a ja go kliknąłem. Ale no trudno. Chodźmy może podejrzeć, co robi Bibi, skoro jesteśmy tacy malutcy. Spójrzcie, Bibi robi właśnie kupę. Ale mnie boli strasznie brzuch i tak pierdzę. Ale on głośno pierdzi, to wszystko słychać przez te okno. A co gdyby mu zrobić takiego pranka i zniszczyć mu ten jego kibel? Ale musimy najpierw włamać się do jego domku. Przez to musimy zrobić dziurę w ścianie, żeby nas nie zauważył. Już prawie się przedostałem do jego domku i teraz muszę zeskoczyć na dół. Uwaga, ważny komunikat! Teraz każdy wchodzi na kanał Didi Vlogs, klika ten napis subskrybuj i zostawia subskrypcję na moim kanale z Robloxem. Liczę na to, że każdy z was teraz tam wejdzie i zostawi suba. Będzie mi wtedy naprawdę miło, jak to zrobisz. Ale Bibi ma naprawdę głośne pierdy i jest to obrzydliwe. Dlatego mu rozwalę teraz szybko jego kibel i ucieknę stąd, haha. Ej, co tutaj się stało? Mój kibel został rozwalony. O nie, to jest kupa Bibiego. Ale śmiesznie, zrobił kupę na ziemię, ale będę się z niego śmiał. Najlepsze jest to, że on mnie nie widzi, bo jestem najmniejszy w Minecraft. To jest na pewno sprawka Didiego. Teraz zrobię mu takiego pranka i oblepię cały pokój czerwonym kolorem. Słyszeliście? On myśli, że to ja i bardzo dobrze myśli, tylko skąd mu przyszedł pomysł, że to mógłbym być ja? Przecież nigdzie mnie nie było w jego domku. Bardziej w jego zasięgu oczu. Dlatego teraz ja mu zrobię takiego samego pranka, jakiego on mi chce zrobić i cały jego domek oblepię kolorem pomarańczowym. Ale zrobiłem mu pranka, jego cały pokój jest czerwony. Chwila, dlaczego tutaj jest pomarańczowy dywan? Haha, wiedziałem, że jeżeli zrobię mu takiego samego pranka, jak on mi chce zrobić, to on będzie mu smutno. On nie lubi koloru pomarańczowego, a cały jego pokój zamieniłem w kolor pomarańczowy. Na bank tu są ustawione jakieś kamery od Didiego, mam tego dosyć i nie chce mi się już tutaj grać. Widzicie, Bibi wyszedł z serwera, obraził się, że jego domek cały zamieniłem na kolor pomarańczowy. Ale znam jego świat, gdzie on będzie grał i zaraz się przeniosę i dalej będę go tam prankował. Teraz jestem na swoim świecie i tutaj Didi nie będzie mi dokuczał, bo ten pomarańczowy kolor to na pewno jego sprawa. Dostałem się właśnie na świat Bibiego i będziemy tutaj go prankować jako najmniejsi w Minecraft. A Bibi właśnie tam zaczyna swoją rozgrywkę i postawił właśnie craftinga i będzie robił swoje pierwsze narzędzia. A kiedy on craftuje, ja szybko się to zakradnę i mu go rozwalę i uciekam, żeby mnie nie zauważył. No nie, ktoś zepsuł mojego craftinga. Co to ma znaczyć? Wszystko jest nie tak, jak powinno. Haha, on mnie nie widzi, a ja mu go zniszczyłem. Dobra, to teraz może dajmy mu jakiegoś narzędzia, żeby mu nie było przykro. Rzućmy szybko taki malutki kill i uciekajmy. Ciekawe, jaka będzie jego reakcja. Wow, mam kill drewniany. Teraz będę mógł wykopać kamień. Bibi idzie właśnie do kopalni, więc może dajmy mu tam jakieś diamenty, ale nie takie zwykłe diamenty, bo te diamenty to są TNT diamenty i wystarczy, że Bibi dotknie i wybuchnie. Będę tutaj kopał swoje rzeczy, żeby móc wykopać zaraz żelazo, a potem oczywiście diamenty. I widzowie, zanim mu podłożymy te diamenty, to jak Bibi będzie chciał rozwalić te żelazo, to ja mu je zniszczę na game modzie, żeby nie dostał tego żelaza. Mam w końcu kamienny kilo, teraz mogę wykopać. O nie, zepsuło się coś, ale dobra, tutaj jest kolejne żelazo, więc wykopię je. Ej, coś tu jest nie tak, bo to nie działa. No ale dobra, mam ostatnią szansę i tak wykopałem teraz żelazo. Widzieliście, jak Bibiemu właśnie zniszczyłem jego dwa żelaza, ale już jedno mu pozwoliłem wykopać, żeby nie podejrzewał, że to ja mu coś przeszkadzam. Za mną Bibi właśnie kopie kolejne żelazo, a ja szybko w tym miejscu postawię TNT, które wybuchnie. Więc jedno, drugie i trzecie TNT. Będzie wtedy naprawdę wielki wybuch. A ja idę się schować troszeczkę dalej i zobaczymy to z ukrycia, jak Bibi będzie to wykopywał. Wow, nie wierzę, tutaj są diamenty, ale super, teraz je wykopię i będę miał diamentowy kilo. A więc kopię teraz te diamenty.
O nie, wybuchło tu wszystko! Czy wy widzieliście, jaki ten wybuch był naprawdę wielki? Bibi wykopał diamenta i wybuchł! Ale zostały tu jeszcze dwa! Ciekawe, czemu Bibi ich nie chce wykopać! Zostały tu jeszcze dwa diamenty, a ja nie widziałem tu żadnego creepera, więc musiał już wybuchnąć. A więc je wykopię, o nie! Haha, znowu się na to nabrał! Ale on jest głupi! Te diamenty są naprawdę podejrzane! Ciekawe, co teraz Bibi zrobi! Pora wybudować mój nowy dom! Tomek, tutaj będzie mi lepiej niż na tym serwerze z Didim. On mi wszystko niszczy, a tutaj będę miał swój fajny domek. Co on mówi za głupoty? Ja mu niczego nie niszczę. Po prostu postawiłem mu pomarańczowy dywan. Taki sam, jak on chciał postawić w moim domku. Ale on, skoro on twierdzi, że ja mu wszystko niszczę, to postawię mu teraz TNT i naprawdę mu zniszczę ten domek. Dobra, postawiłem TNT i wybucham i szybko uciekam i cały domek mu teraz wysadzę. Nie wierzę, ktoś wybuchł mój domek, to pewnie jakiś creeper. Haha, Bibi myśli, że to creeper był wybuchł domek, a to byłem ja używając TNT, będąc najmniejszym w Minecraft. Ale teraz postawię tutaj creepera i ciekawe, jak zareaguje na creepera. A te creepery są naprawdę malutkie, to jest armia tyci creeperów. O nie, co tu robią małe creepery? O, wybuchły mi domek. Ha, teraz mu naprawdę małe tyci creepery wybuchły domek. Dobra, to teraz może mu postawię tyci armię zombiaków. Teraz wybudowałem taką bazę, taki domek, że nikt mi już go nie rozwali. To prawda, zbudował naprawdę taką twierdzę z obsydianu, że nie ma opcji, że ją wysadzę z TNT albo jakikolwiek creeperem. Ale za to mogę postawić wielką armię zombiaków przed jego domkiem, a te zombiaki są naprawdę tyci. To ja stawiam ostatnie 3 zombiaki i dzwonię na ten dzwonek i ciekawe, czy się Bibi na to nabierze. Uwaga, dzwonię! Czemu Bibi nie otwiera tych drzwi? O nie, co tutaj robią zombiaki? Ktoś dzwonił do moich drzwi i to chyba one, ała, one mnie strasznie biją, muszę je pokonać, ale nie da się. Postawiłem wielką armię zombiaków tyci i teraz Bibi z nimi walczy i chyba zaraz przegra. Teraz Bibiego postrzelam z łuku, ciekawe, jak zareaguje na taki strzał ze super łuku. Ej, ktoś do mnie strzela z łuku. Didi, czy to jesteś ty? Skąd mu przyszło do głowy, że to mogę być ja? Przecież nie znam jego świata. Podobno. Jeszcze raz strzelmy. Może teraz tą świnkę zestrzelmy i teraz szybko Bibiego. Ej, ktoś do mnie strzela. Chwila, Didi, widzę cię. To ty. Wiedziałem od początku. Chodź tutaj. Nie złapiesz mnie. Od początku cię prankuję. Niestety, ale biegasz tak wolno, że na pewno cię złapię. Nic teraz nie zrobię. O nie, zamknąłeś mnie w kraty! Wypuść mnie! Od początku, Didi, wiedziałem, że to ty mnie prankujesz, bo to ja postawiłem ten przycisk. Coś przypuszczałem, że to ty postawiłeś ten przycisk, bo nikt inny nie gra na tym świecie. Sprawdzałeś, czy kliknę, a to było oczywiste, że kliknę, bo kto by nie kliknął w czerwony przycisk. Ale widzowie, teraz muszę się zemścić na tym Bibim i zrobić mu kolejne pranki. Jestem ciekawy, czy Bibi się wkurzy, jak na przykład jego domek będzie koloru pomarańczowego, taki jaki ja kolor uwielbiam, a Bibi go nie lubi. Ale żebyśmy widzieli jego reakcję na żywo, postawmy w tym miejscu kamerę, dzięki której będziemy mogli oglądać, co robi Bibi w domku i jak się wkurza. Wchodzę do swojego domku i kładę się spać. Widzieliście, widzowie? Bibi wszedł właśnie do swojego domku. Ciekawe, jak zareaguje, jak zamienimy jego domek na kolor pomarańczowy. Więc ja wpisuję magiczną komendę. Jak możecie zauważyć, domek Bibiego jest cały pomarańczowy. Wejdźmy szybko na jego kamerę i sprawdźmy, jak się wkurzy. Co tu się dzieje? Dlaczego ten domek jest pomarańczowy? Co tu się stało? Widzieliście, Bibi aż płakał z denerwowania, bo się tak bardzo wkurzył, że się popłakał, że jego domek jest pomarańczowy. Zamieńmy może domek Bibiego teraz na kolor niebieski. Wow, patrzcie, jak ten domek teraz śmiesznie wygląda. Ciekawy jestem reakcji Bibiego. Nie, co tu się dzieje? Ten domek jest przeklęty. Nienawidzę tego koloru. Kolor niebieski jest taki brzydki. Ja chcę wszystko, żeby było czerwone. Słyszeliście? Bibi chce, żeby jego domek był czerwony. Ale przez to, że mnie wystraszył dzisiaj rano, twierdziłem, że zamienię jego domek na domek z lawy. Zobaczycie zaraz, co tu się stanie. Zobaczcie, cały domek od Bibiego wypełniłem lawą. Ciekawe, czy się wkurzył. Chodźmy go zapytać. Bibi, co ci się stało z domkiem? Didi, to jest jakaś masakra. Ten dom jest przeklęty. Ja już nie chcę tu spać. Zobacz, co się dzieje. No widzę, twój domek jest cały wypełniony lawą. Dlaczego tak się stało?
stało? Nie mam pojęcia, ktoś musi sobie robić jakieś głupie żarty. Ciekawe, kto sobie robi takie głupie żarty z ciebie, Bibi. O, tyle rzeczy nieprzyjemnych się działo, ale na szczęście jest już mój nowy domek. Ale w sumie teraz postanowiłem, że muszę wykopać jakieś diamenty. Więc idę się udać do najbliższej kopalni. Słyszeliście, widzowie, schowałem się za domkiem i Bibi powiedział, że idzie teraz kopać diamenty. Więc chodźmy go poprankować, to będzie trzeci sposób na prankowanie przyjaciela. Patrzcie, widzowie, Bibi już jest w jaskini, ale on mnie nie widzi, bo wypiłem specjalną płotkę na niewidzialność. Teraz postawimy Bibiemu w tym miejscu diamenty i Bibi będzie myślał, że będzie mógł je wykopać. I jak będzie chciał je wykopać, my mu je zniszczymy. Wow, nie wierzę, znalazłem diamenty, tak długo ich szukałem. Patrzcie, teraz wykopię je sobie. Ej, zniknął mi diament, przecież mam dobry kilof do wykopywania diamentów. O co tu chodzi? Widzieliście, widzowie, jak zniszczyliśmy diamenta Bibiemu prosto pod nosem i się zdziwił, że nie miał diamentów? Ciekawe, jak zareaguje teraz. Dobra, wykopię tego diamenta, na pewno mi się uda. No nie, co to jest za głupia kopalnia? Nienawidzę tego. Ale to jest śmieszne. Zróbmy jeszcze raz takiego pranka Bibiemu, bo to naprawdę jest śmieszne, a Bibi się denerwuje. Postawię w tym miejscu bardzo dużo diamentów dla Bibiego, żeby Bibi myślał, że ma farta co do szukania diamentów. I oczywiście, jak Bibi będzie próbował je niszczyć, ja będę mu je rozwalał. Mam już tego po dziurki w nosie, ale dobra, nie poddaję się, na pewno znajdę zaraz jakieś diamenty. Ło, wiedziałem, ale pierwszy raz widzę ich tu tak dużo. Teraz wykopię je wszystkie i zrobię sobie diamentową zbroję. Słyszeliście? Bibi myśli, że je wszystkie wykopię, ale on jeszcze nie wie, że my mu je rozwalamy. Dobra, wykopię pierw tego z przodu i biorę... Nie, to są jakieś po prostu żarty. Dobra, mam na to pomysł, wykopię je bardzo szybko i na pewno mi się uda. O nie, no co jest? Nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Ale śmiesznie się Bibi denerwuje. Mam pomysł, zróbmy mu jeszcze jednego pranka, ale pod diamentem tym razem zostawimy lawę i się spali Bibi. A więc w tym miejscu wylejmy bardzo dużo lawy, postawmy blok diamentów i czekajmy, aż Bibi tutaj przyjdzie i wykopie ten diament. Tym razem mu się uda, ale nie wie, że wpadnie do lawy. Widzę kolejny diament. Ale on jest czaderski i bardzo ładny. Właśnie go będę kopał. Proszę, żebyś tylko teraz mi nie zniknął. Nie, wpadłem do lawy. Widzieliście, jak nam się udało teraz sprankować Bibiego? Nie wierzę, że dał się nabrać na stary numer z lawą i diamentem. Teraz czas na kolejnego pranka na Bibim i to będzie już czwarty prank. Tym razem na wejściu do domku rozwalimy jego podłogę, postawimy tutaj dispensera, do tego dispensera wsadzimy bardzo dużo zombiaków i na te dispensery postawimy płytki. Przez to Bibi nie będzie widział tych dispenserów i jak wejdzie do domu, będzie go atakowała armia zombiaków. Oczywiście postawmy kamerę w jego domku, żebyśmy mogli wszystko widzieć na żywo. Więc ja biegnę do swojego domku i będę teraz oglądał na kamerach, czy Bibi wchodzi do siebie. Dzisiejszy dzień jest po prostu do bani. Wszystko mi się nie udaje, wracam do domu. Ej, co tu robią zombiaki? Jeszcze zombiak na kurze, ała, oni mnie biją, muszę ich pokonać. Widzieliście? Armia zombiaków zaatakowała Bibiego. To był naprawdę śmieszny prank, bo teraz Bibi tam skacze w domku i próbuje ich pokonać. Czas na piąty prank na Bibim i to będzie naprawdę zabawny prank, ponieważ jak widzicie, Bibiemu brakuje dywanu w domku, bo mu rozwaliłem poprzedniej tą lawą. Dlatego wpadłem na pomysł, że wszędzie postawimy magma bloki, bo jak wiecie, magma bloki zadają obrażenia, jak się na nich stanie. Ale żeby Bibi nie widział ich od razu, zakryjmy to wszystko jego ulubionym kolorem dywanu, czyli czerwonym. Czerwony jak truskawki. I teraz Bibi, jak wejdzie do domku, pewnie się będzie dziwił, dlaczego dywan zadaje mu obrażenia i on na pewno nie będzie wiedział i podejrzewał tego, że tam jest magma blok. Ale żebyśmy widzieli jego reakcję na żywo, musimy oczywiście postawić w tym miejscu kamerę. Teraz musimy się schować w naszym domku i możemy obserwować, jak Bibi będzie płakał teraz z bólu. Co no? Ej, ej, palę się, szybko na łóżko. O, mam spalony cały strój, co to jest? Wejdę tu jeszcze raz. Ej, już nie chcę, mam tylko pół serduszka. Widzieliście to na żywo na kamerę, jak Bibi teraz płakał z bólu. Normalnie stracił całe życie. To był naprawdę śmieszny prank, ale wydaje mi się, że trochę przesadziłem. Przygotujmy teraz kolejnego pranka na Bibim. I on będzie polegał na tym, że zrobimy taki bardzo łatwy pas.
parkour i na samym końcu postawimy bardzo dużo diamentów, żeby Bibi myślał, że może je wykopać. Jak widzicie, bardzo dużo tutaj bloków stawiam, ale spokojnie, Bibi tych bloków nie wykopie. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ mam magiczny blok, który jest totalnie przeźroczysty i nie widać go w ogóle w Minecrafcie, jak możecie zauważyć, zaraz znikną te czerwone kółeczka. Jeżeli będziemy chcieli tutaj się dostać, to nie możemy, ponieważ jest ten barrier blok. Na samym dole wylejmy bardzo dużo lawy. I Bibi, jak będzie chciał doskoczyć teraz do tamtych diamentów, żeby je wykopać, to odbije się od ściany i wpadnie do lawy. I to będzie naprawdę śmieszne. Wow, co tu robią darmowe diamenty? I taki łatwy parkour do nich? Przecież ja to szybko zrobię. Bibi jeszcze nie wie, że tam jest magiczna ściana, której nie widać, i się odbije i wpadnie do lawy. Już jestem blisko moich diamentów, został mi ostatni skok. O nie, co tu robi lawa? Widzieliście, jak śmiesznie odbił się Bibi od tej ściany? Normalnie wpadł do lawy. To był chyba najlepszy prank na Bibim. Ale mam ochotę na coś słodkiego, jakiegoś batonika albo donata. Dobrze, że mam w domu taką szafkę ze słodyczami, z której mogę zawsze wziąć sobie coś słodkiego, kiedy mam ochotę i coś zjeść. Bibi, co ty robisz w moim domku? Biorę wszystkie twoje słodycze. Oddawaj moje słodycze. No powiem to mamie, zabrał mi wszystkie moje słodkości. Ale mam pomysł, co teraz zrobię Bibiemu. Pożałuję tego, że mi zabrał te słodycze. Mam takie specjalne truskawki w czekoladzie i jedna jest bardzo ostra, a druga jest naprawdę łagodna i smakuje jak truskawka w czekoladzie. I teraz się podzielę z Bibim. Będzie on żałował, że zabrał moje słodycze, bo ta truskawka jest naprawdę ostra. Bibi, mam dla ciebie coś super, co bardzo uwielbiasz. Co masz dla mnie? A jaki owoc uwielbiasz? No, ja kocham truskawki. No to mam dla ciebie taką truskawkę bardzo w dużej ilości czekolady. Proszę bardzo, to jest ta super czekoladowa, zwykła truskawka. Zjedzmy razem. Wow, uwielbiam truskawkę. No dobra, w takim razie ją jem. Ej, co ty zrobiłeś, Didi? Ona jest strasznie ostra, nie mogę wytrzymać. Cały się palę, Didi. Mówiłem, że ta truskawka jest bardzo ostra. Ona była tak ostra, że podpaliła Bibiego.